Cześć, jestem Magda z selfmastery.pl. Dzisiaj opowiem o 30 technikach manipulacji, jakich używają toksyczni ludzie, żeby nas kontrolować, o tym, na co uważać i jak się przed nimi chronić. Do kategorii toksycznych ludzi wrzucamy czasem osoby uzależnione, osoby chore na depresję, osoby, które używają przemocy albo mają problemy z prawem. I rzeczywiście te osoby mogą na nas działać toksycznie i mogą na nas działać niszcząco i mogą być dla nas niebezpieczne, ale chcę wyraźnie oddzielić, co nie znaczy, że usprawiedliwić ludzi, po których właściwie od razu możemy się spodziewać problemów, od osób, które ukrywają swoją prawdziwą twarz, są tak naprawdę wilkami w owczej skórze i celowo dla własnej korzyści, dla własnej radości i przyjemności grają z nami w ukrytą grę pod tytułem uwierzysz swoim własnym oczom czy mi? Niestety ofiary często wierzą manipulatorom i wierzą jemu bardziej niż sobie, ale o tym, dlaczego tak się dzieje, będę jeszcze potem mówić. Chcę wyraźnie powiedzieć, że manipulacja jest formą przemocy i nie tylko to, że ktoś ma podbite oko albo złamaną rękę, znaczy, że jest ofiarą przemocy. Przemoc to też ciągłe igranie z naszą psychiką. Przemoc fizyczna też często jest konsekwencją przemocy psychicznej, czyli najpierw idą gdyby wyzwiska, jakieś poniżanie, a dopiero później przychodzi kolej na przemoc fizyczną. Dlatego tak ważne jest to, żeby umieć rozpoznać przemoc psychiczną, i zrozumieć, jak ona działa i na czym ona polega, i jak manipulator wykorzystuje przemoc psychiczną, żeby popchnąć Cię na przykład do samookaleczenia albo do samobójstwa, bo zdarza się, że ofiary często są doprowadzane nawet do takiego stanu. I lekceważenie technik manipulacji i manipulacji samej w sobie jako formy przemocy służy tylko i wyłącznie manipulatorowi. Więc warto wiedzieć, jak się przed tym bronić. Właśnie, toksyczne relacje. Relacje toksyczne to związki z osobami, które celowo nami manipulują dla własnej korzyści, zabawy albo przyjemności. I istnieje całe spektrum korzyści, jakie manipulator może czerpać z manipulacji. To są rzeczy emocjonalne na przykład podziw, szacunek, jakieś oddanie tej osoby, którą manipulują, jakby posiadanie kontroli nad kimś, totalnej kontroli. Przez rzeczy takie jak status, jakieś przysługi, po rzeczy materialne, mieszkania, samochody, przedmioty, ubrania, jedzenie itd. Manipulować może nami każdy. Matka, ojciec, córka, syn, dziecko, współpracownik, szef. Manipulacja nie zna granic i dlatego trzeba mieć szeroko otwarte oczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Manipulator nie postrzega nas jako ludzi, nie postrzega nas jako osoby z pasjami, z marzeniami, postrzega nas jako źródło tego, czego akurat potrzebuje, niezależnie co to jest. Dla manipulatora my jako ludzie nie mamy znaczenia. Ma znaczenie tylko to, co może od nas uzyskać i dokładnie tak się zachowuje. I te osoby mogą manipulować nami nie dlatego, że potrzebują czegoś od nas konkretnego, naszej pomocy i potrzebują załatwić jakąś sprawę, manipulując nami. Często to są osoby, które na zewnątrz wydają się całkiem normalne, rozsądne, prezentują się dobrze i stwarzają pozory bycia dobrymi ludźmi. I dopiero kiedy wchodzimy z nimi w bliższą relację, orientujemy się, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Te osoby mogą też udawać ofiary, mogą udawać jakieś traumy z dzieciństwa. Czasami mogą nawet kłamać na ten temat po to, żeby zyskać nasze współczucie. Tak czy inaczej, ci ludzie dosłownie wysysają z nas życie i grają z nami w grę, której nie jesteśmy w stanie wygrać. Nie mamy szans, bo nie mamy takiego doświadczenia jak oni. I te osoby prezentują na zewnątrz swój wyidealizowany obraz, który chcą pokazać, ale za tym obrazem nie stoi nic. To jest człowiek z plastiku, człowiek wydmuszka. I on robi wszystko, żeby utrzymać kontrolę nad nami, władzę nad nami. Próbuje przekonać nas, że piękne opakowanie równa się dobra zawartość, a myślę, że dużo osób daje się na to nabrać. Problem w tym, że jeżeli chodzi o zawartość, to te osoby są zupełnie puste i nie mają tej zawartości i wszystko, co robią, służy nadmuchaniu ich ego, służy poczuciu się ważnymi, ważniejszymi i lepszymi od innych i utrzymaniu ich wyidealizowanego wizerunku i zrobią dosłownie wszystko, żeby ich maska nie opadła publicznie, czyli żeby większa ilość osób nie dowiedziała się o tym, jakie te osoby są naprawdę. Karmimy ich ego zawsze wtedy, kiedy wierzymy w ich kłamstwa i kiedy jak gdyby pozwalamy na to, żeby ich percepcja przewyższyła nasz osąd.
I to jest właśnie ich cel. Szczególnego prestiżu i poczucia ważności dodaje im manipulowanie osobami, które są mądrzejsze od nich, lepiej wykształcone. Wtedy manipulator czuje się jeszcze lepszy od tej osoby i to dosłownie napycha mu ego i powoduje, że będzie manipulował dalej tą osobą i dalej ją będzie niszczył jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Nie chcę dzisiaj wchodzić w różnice, w definicjach pomiędzy psychopatą, socjopatą czy osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości. To wszystko są toksyczni ludzie. I chcę skupić się na tym, jak ci ludzie się zachowują, żeby zyskać nad nami kontrolę. Jak na nas wpływają i co najważniejsze, jak możemy się przed nimi bronić i jakie sygnały wysyłają, na które warto zwrócić uwagę, żeby się przed nimi ochronić. Czasami możemy w ogóle nie zauważyć tych sygnałów, dlatego warto posłuchać. Ok, zaczynamy listę 30 sygnałów, które rzeczywiście mogą wzbudzić nasz niepokój i nawet powinny wzbudzić nasz niepokój. Jedynka. Manipulatorzy nie biorą odpowiedzialności za to, jak się zachowują i za to, co mówią. Nawet jeżeli manipulator cię czymś zrani, swoim zachowaniem albo powie ci coś niemiłego i zdecydujesz się mu to jak gdyby wytknąć, powiedzieć mu o tym, że coś cię zraniło, przygotuj się na to, że 2 minuty później będziesz rozmawiać już na zupełnie inny temat. Manipulator odwróci zupełnie kota ogonem i spowoduje, że to ty zaczniesz przepraszać za to, że w ogóle ośmieliłeś się odezwać. Spotkasz się albo ze ścianą, albo z agresją. I to ma związek z tym, że jeżeli mówisz coś negatywnego manipulatorowi, on odbiera to jako atak na swój wizerunek i będzie tego bronił za wszelką cenę, bo to jest jedyne, co ma. Punkt drugi. Kiedy wchodzisz w związek, który wydaje ci się zbyt piękny, żeby był prawdziwy, to pewnie właśnie tak jest. Jeżeli łapiesz się na tym, że tydzień po poznaniu kogoś mówisz wszystkim znajomym, że to jest twój idealny partner, chcesz mieć z nim 5 dzieci i ten manipulator mówi dokładnie to samo, to znaczy, że pora jest na to, żeby się troszeczkę wycofać, zwolnić i poobserwować. Dlatego, że normalne związki nie rozwijają się w takim tempie. A manipulatorzy wkładają naprawdę masę wysiłków w to, żeby złapać nas na taką wymarzoną miłość, na taką komedię romantyczną, czy w ogóle na taki film romantyczny, w którym jesteście stworzeni dla siebie i robią wszystko, żeby cię do tego przekonać. Ale robią to tylko po to, żeby zyskać nad tobą kontrolę emocjonalną, bo łatwiej jest uzyskać coś od osoby, która jest zaangażowana emocjonalnie, niż od osoby, która jest zupełnie obojętna i manipulator jest jej obojętny. I szczególnie jeżeli brakuje w twoim życiu miłości i spotkasz się z takim bombardowaniem miłością, będzie ci bardzo trudno odwrócić się od tego i odejść. Ale to jest właśnie dokładnie to, co należy zrobić w takiej sytuacji. I warto znać swoje wrażliwe punkty i właśnie te punkty, w których czegoś ci brakuje, na przykład miłości, i nie dać się wykorzystać pod tym względem, czyli nie pozwolić na to, żeby manipulator wykorzystał te słabe punkty. Punkt numer 3. Jeżeli czujesz się zmęczony po kontakcie z daną osobą, wyprany z nadziei, zrezygnowany, to jest naprawdę olbrzymie ostrzeżenie, które daje ci twoje ciało przed tym, żeby nie kontaktować się z tą osobą i nie spędzać z nią czasu, dlatego że to ci po prostu szkodzi. I ten twój zmysł, który masz, odczucia wewnętrzne, rzadko się mylą i warto ich naprawdę słuchać. Punkt numer 4. Jeżeli w twoim związku pojawia się trzecia osoba, przyjaciel, przyjaciółka, do której jesteś porównywany i łapiesz się na tym, że czujesz, że musisz z tą osobą rywalizować o uwagę manipulatora, to jest znak toksycznego związku. To służy temu, żeby od was obu, od przyjaciela manipulatora i od ciebie wyciągnąć jak najwięcej. To przypomina trochę licytację. Kto da więcej, ten wygrywa moją uwagę, czy w tym przypadku uwagę manipulatora, albo wygrywa jakieś chwile dobrego humoru manipulatora. Wszystko zależy, z kim mamy do czynienia. Skupienie się na rywalizacji ma też dodatkowy plus dla manipulatora, bo odciąga od niego uwagę i on może spokojnie grać sobie na dwa fronty, bo dwie osoby są tak zajęte sobą, że przestają kompletnie zwracać uwagę na to, co robi manipulator. Punkt numer 5. Jeżeli jesteś jakiś czas w związku z manipulatorem i nie chcesz czegoś zrobić, chcesz mu odmówić i czujesz jakiś nieuzasadniony lęk, jakiś niepokój przed gniewem albo niezadowoleniem tej osoby, to znak, że manipulator naprawdę głęboko wciągnął cię już w swoją grę i steruje twoimi emocjami i twoimi zachowaniami. Więc
to jest też czas na to, żeby zrobić krok w tył i zastanowić się nad tą relacją. Punkt numer 6. Jeżeli Twój manipulator raz jest bardzo czuły i kochany, a innym razem jest zimny, dosłownie 5 minut później jest zimny jak lód i nieprzystępny, to jest technika, która służy temu, żeby sprawdzić, jak dużo jesteś w stanie zrobić, żeby przywrócić go do tego dobrego humoru i do stanu, który jest miły dla Ciebie. To po prostu ma sprawdzić, ile z siebie dasz. I zwykle ofiary są naprawdę w stanie zrobić bardzo wiele, żeby ta osoba wróciła do stanu, w którym bywa czasem, czyli do stanu, w którym jest miła, przyjemna, kochana i w ogóle wszystko jest cudowne. To jest niesamowicie mocna technika manipulacji, którą można ludzi zaangażowanych emocjonalnie skłonić naprawdę do olbrzymich poświęceń. Punkt numer 7. Jeżeli znasz kogoś 2 godziny i wiesz o tej osobie już prawie wszystko, od tego, jakie miała dzieciństwo i przez wszystkie traumy, jakie przeszła, po osoby, z którymi niedawno była związana, które ją bardzo krzywdziły, robiły jej wiele przykrości, wiele krzywdy, albo ma rodziców, którzy źle ją traktowali i tak dalej. To może być prawda, ale to jest w przypadku manipulatora obliczone na to, żebyś Ty szybciej też zaczął dzielić się takimi osobistymi przeżyciami i sprawami. Nie po to, żeby manipulator mógł Ci współczuć, tylko po to, żeby mógł używać ich do swojej manipulacji. Dajmy na to, że mówisz manipulatorowi o tym, że masz kompleks, bo masz trochę za dużo kilogramów i chcesz schudnąć. I jeżeli masz do czynienia z manipulatorem, spodziewaj się tego, że w najbliższym czasie naprawdę usłyszysz bardzo poniżający komentarz na temat swojej wagi. I wszystko służy temu, żeby mieć kontrolę nad tobą, a bardzo łatwo jest mieć kontrolę nad kimś, kto ma niską samoocenę, kto jest jak gdyby wciśnięty w ziemię z powodu jakiegoś kompleksu, na przykład tych dodatkowych kilogramów. I dużo trudniej z kolei jest manipulować kimś, kto wie, że 5 dodatkowych kilogramów nie definiuje go jako człowieka, więc warto pamiętać o tym. Punkt numer 8. Jeżeli opowiadasz manipulatorowi o czymś, co przeżywasz, o czymś tragicznym, na przykład przeżywasz żałobę albo się czegoś boisz, stanie się coś dziwnego, dlatego że manipulator nie okaże Ci żadnej empatii, nie będziesz tego czuć. I to jest rzeczywiście bardziej kwestia tego, jak Ty to będziesz czuć, niż co będziesz widzieć. Dlatego że manipulator intelektualnie wie, jak okazać emocje, czyli będzie mówił wszystkie rzeczy, które należy powiedzieć, ale będziesz mieć poczucie, że to są puste słowa. I to będzie coś na zasadzie występu, w którym, jak on się skończy ten występ, to nie będzie w tej osobie śladu emocji. Dlatego, że ich tam nigdy nie było, po prostu. I nie ma co się łudzić, że one będą. To może być też dziwna reakcja na przykład na coś, co mówisz. Na przykład mówisz, że ktoś z Twojej rodziny jest bardzo ciężko chory, a manipulator z lekkim uśmiechem na twarzy mówi Ci o tym, jak bardzo mu przykro, i o tym, jak bardzo mu Cię żal i żal osoby z Twojej rodziny. I te mieszane sygnały są świadectwem tego, że coś tu jest nie w porządku i to jest naprawdę bardziej sztuka niż nauka, żeby zorientować się w takiej sytuacji, że coś jest nie tak. Punkt numer 9. Jeżeli jesteś z kimś w związku, ale czujesz się samotny, tak jakby nie było między Wami żadnego emocjonalnego połączenia, to wiedz, że rzeczywiście go nie ma. I to uczucie pustki jest naprawdę olbrzymim sygnałem tego, z kim masz do czynienia. I jeszcze raz powiem, że warto siebie słuchać. Warto słuchać takich odczuć. Punkt numer 10. Jeżeli pamiętasz doskonale, co robiłeś albo mówiłeś w danej sytuacji, a manipulator próbuje Ci wmówić coś innego, i robi to aż do momentu, w którym rzeczywiście zaczynasz się zastanawiać, czy dobrze pamiętasz, czy dobrze słyszałeś, czy dobrze zrozumiałeś, to jest technika manipulacji, która moim zdaniem jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, dlatego że to jest igranie z Twoim zdrowiem psychicznym. Manipulator wmawia Ci coś, czego nie było i próbuje przekonać się do tego, że tak rzeczywiście było. I to jak gdyby zaciemnia Twój własny osąd i właśnie temu to służy. Z czasem, kiedy będziesz poddawany tej technice manipulacji, będziesz jak gdyby czekać na potwierdzenie od manipulatora, czy dobrze coś postrzegasz, czy dobrze coś widzisz, i czy to coś rzeczywiście jest prawdą. Oczywiście po przejściu przez filtr manipulatora mało co pozostaje prawdą, dlatego to jest naprawdę, naprawdę bardzo niebezpieczna technika. Punkt numer 11. Jeżeli masz poczucie, że Twój manipulator traktuje Twoje rzeczy jak swoje własne,
a swoje rzeczy traktuje jak tylko swoje rzeczy i nie pozwala ci z nich korzystać. To znak, że działa według zasady: to, co jest twoje, jest też moje, ale to, co jest moje, jest tylko moje. I to jest technika, która po prostu służy większemu wykorzystaniu tego, co ty masz i tego, co ty posiadasz, do jego celów. Punkt numer 12. Pasożytniczy tryb życia to częsta cecha manipulatorów. Mogą w wieku 40 lat mieszkać dalej z rodzicami albo wykorzystują cię do tego, żebyś dostarczył im coś, co jest im potrzebne do życia. Od pieniędzy, przez mieszkanie, po opiekę. I uważają, że ta opieka im się należy, co oczywiście nie jest prawdą. Punkt numer 13. Jeżeli musisz tłumaczyć dorosłej osobie podstawowe zachowania dorosłych osób, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Jeżeli musisz mówić, że skoro jesteś w związku i to niemile widziana jest w tym związku trzecia osoba, to rzeczywiście coś tutaj jest nie tak. To powinno być oczywiste dla tej osoby, że jeżeli jesteście parą, to nie jesteście trójkątem. I oprócz tego, że tłumaczenie takich rzeczy jest naprawdę męczące, to czasami naprawdę trudno uwierzyć w to, że ktoś może być tak nieodpowiedzialny, że może tak mocno udawać, że nie rozumie, o co wam chodzi, o co nam chodzi, i manipulator pozostanie na zawsze głuchy na takie uwagi, więc warto też to brać pod uwagę. Punkt numer 14. Manipulator chce spędzać z tobą każdą wolną chwilę, nawet tę chwilę, pies kichnął, nawet tę chwilę, kiedy masz czas zarezerwowany dla rodziny i przyjaciół. Ale to nie będzie działało w drugą stronę. Jeżeli twój manipulator sobie wyznaczy czas dla rodziny i przyjaciół, nie będzie chciał cię w to włączyć. Dlatego, że od ciebie będzie wymagał tego, żebyś włączał go we wszystko, co się dzieje w twoim życiu, pod pretekstem tego, że coś do ciebie czuje i nie jest w stanie dwóch dni bez ciebie przeżyć, ale to nie będzie działało w drugą stronę. I to służy temu, żeby po prostu lepiej cię kontrolować i odciąć cię od znajomych i przyjaciół. Punkt numer 15. Jeżeli zauważasz, że coraz mniej wierzysz w siebie i coraz mniej wierzysz w sobie, twoja samoocena spadła w krótkim czasie, odkąd częściej zaczynasz się spotykać z manipulatorem, to znak, że jak najszybciej należy się odciąć od tej relacji i nieważne, kto to jest, czy to jest matka, ojciec, nieważne, kto to jest. Po prostu trzeba uciekać, bo tylko w ten sposób jesteś w stanie się ochronić przed tak naprawdę niszczeniem twojej psychiki. Punkt numer 16. Jeżeli manipulator zauważa, że przestajesz mu dostarczać tego, o co mu chodzi, bez żalu zastąpić jakimś innym, kto będzie mógł to dostarczyć. I to jest naprawdę niezwykle bolesna część związku z manipulatorem, dlatego że spadają maski i okazuje się, że ten człowiek, którego ty kochasz, nigdy nie kochał ciebie. I jest w stanie zrobić dosłownie wszystko, żeby zastąpić cię kimś innym. I to nieważne, kto to jest. Mogą to być osoby zupełnie różne. Jedna bardzo wykształcona, druga bardzo mało wykształcona. I jak gdyby ten typ w ogóle... Te osoby w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego pod tym względem. I pod wieloma względami ogólnie. Jedna może być blondynką, druga może być brunetką. I mimo że manipulator zawsze mówił, że podobały mu się brunetki, kiedy był z brunetką, ale nagle podobają mu się blondynki, kiedy jest z blondynką. I to naprawdę powoduje masę bólu dla osoby, która była w relacji z manipulatorem. Dlatego, że też myśli o sobie. Jak mogłem być taki głupi i tego nie widzieć, co się tak naprawdę dzieje? Jak mogłem się dać na to nabrać i poświęcić tej osobie 2, 3, 4, 5 lat swojego życia? Ważne, żeby pamiętać, że z tobą jest wszystko w porządku i to nie jest nic osobistego. Manipulator zrobi to każdej kolejnej osobie, która nie będzie spełniała jego oczekiwań ani jego zachcianek. Więc nie bierz tego do siebie, bo to nie jest wymierzone w ciebie. Ta osoba po prostu jest manipulatorem i jak gdyby wina jest po jej stronie i z tobą nie ma to nic wspólnego. Punkt numer 17. Manipulator zawsze wokół siebie ma wianuszek wielbicieli, z których może skorzystać w razie czego. Czyli jeżeli jedna osoba zawiedzie, to zwróci się do drugiej osoby, żeby ta mu coś załatwiła, pracę, pożyczyła pieniądze, cokolwiek. I jeżeli twój manipulujący tobą partner, już wiesz, że on tobą manipuluje, chce przyjaźni po rozstaniu, to wiesz, że nie chodzi o żadną przyjaźń. Chodzi tak naprawdę o to, żeby trzymać cię w pobliżu i w razie czego móc skorzystać z swoich usług. Z podwiezienia, z pieniędzy, z pójścia z tobą na obiad, oczywiście za który ty zapłacisz i tak dalej. Punkt numer 18.
Jeżeli słowa nie pokrywają się z czynami, wierz czynom. Nauczyłam się tego naprawdę w bardzo bolesny sposób i to jest dość częste, że manipulator będzie prezentował te swoje ideały, wielkie wartości, którymi się niby kieruje, po czym będzie postępował dokładnie odwrotnie, wbrew swoim niby wartościom, które ma. Dzieje się tak dlatego, że ten człowiek nie ma żadnych wartości i moja rada jest taka, żeby nie patrzeć na to, nie słuchać tego, co ktoś mówi. Nie dać się omamić tanim gadaniem, po prostu patrzeć na to, co dany człowiek robi i wierzyć temu, co robi, a nie temu, co mówi. I tak naprawdę, jeżeli jest tutaj sprzeczność między tym, co ktoś mówi i robi, to jest jedyna rzecz, którą trzeba wiedzieć, żeby opuścić ten związek. Przynajmniej dla mnie teraz tak to wygląda. Ważne, żeby nie dać się omamić później temu, że manipulator będzie próbował ci coś wmawiać, dlatego można się od tego chronić, po prostu zapisując różne rzeczy, które się działy, na przykład z datami. I jeżeli podejrzewasz, że ta osoba jest rzeczywiście manipulatorem, to warto to robić, bo później ona będzie próbowała zmienić twój jak gdyby obraz świata, właśnie wmawiając ci różne rzeczy, które się nie zdarzyły albo które się niby zdarzyły. I te notatki pozwolą ci jak gdyby nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś cokolwiek ci wmówił. Będziesz mieć dowód na papierze i jak gdyby nie będzie cię manipulator mógł przekonać do swojej wersji. Punkt numer 19. Manipulatorzy wyolbrzymiają swoje osiągnięcia. To znaczy manipulator może ci powiedzieć, że jest sławny w pewnych kręgach, po czym okaże się, że jest nauczycielem w liceum. Albo powie, że pracuje w międzynarodowej korporacji i buduje swój biznes na boku, a okaże się, że pracuje w McDonaldzie i sprzedaje dopalacze na boku. Więc nie ma nic złego w byciu nauczycielem ani w pracy w McDonaldzie, ale chodzi o to naginanie rzeczywistości, które manipulator praktykuje. Ich kłamstwa nie są do końca pozbawione prawdy i właśnie dlatego tak często i łatwo dajemy się na nie złapać. Punkt numer 20. Manipulator nigdy nie będzie zadowolony z tego, co dla niego robisz. I być może okaże zadowolenie z czegoś, ale za jakiś czas powie, a może jeszcze, i tutaj poleci długa lista wymagań, które ma wobec ciebie. To są ludzie, którym jeżeli dasz palec, po prostu pożrą ci całą rękę. I po prostu czysty pasożyt i tyle. Nic dodać, nic ująć. Punkt numer 21. Hoovering. Słowo hoovering pochodzi od nazwy odkurzacza i chodzi o to, że manipulator będzie próbował cię wciągać z powrotem w relacje po to, żeby móc cię dalej wykorzystywać. I może kontaktować się z tobą w jakichś naprawdę idiotycznych rzeczach. Na przykład, żebyś oddał mu cyrkiel, albo dlatego, że tęskni, albo może użyć czegoś naprawdę wielkiego kalibru w stylu, że wasz wspólny znajomy nie żyje. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej sprawdzić to z tym rzekomo nieżyjącym znajomym, niż zwracać się do manipulatora, dlatego że jest duża szansa, że manipulator zmyślił tą historię. I oczywiście może się zdarzyć, że jej nie zmyśli i wtedy sytuacja będzie trochę dziwna, ale manipulator zrobi wszystko, żeby odnowić kontakt. I jeżeli czegoś od ciebie będzie potrzebował, to skłamie, powie, zrobi wszystko. Wszystko, wszystko, dosłownie. I czasami manipulator będzie próbował robić to nawet po kilku latach od waszego rozstania, pod naprawdę byle pretekstem. I może to spróbować zrobić w okresie, kiedy jesteś szczególnie wrażliwy. Na przykład w dniu twoich urodzin albo w święta, kiedy wszyscy mamy trochę opuszczoną gardę i jesteśmy mniej ostrożni i mamy miększe serca w tym czasie generalnie. Punkt numer 22. Kłamstwo na kłamstwie kłamstwem pogania i tak wygląda całe życie manipulatora. Potrafią kłamać nawet o takich rzeczach, że byli w kawiarni, mimo że w niej nie byli. To kłamstwo w ogóle nie ma sensu, ale dla nich samą radość stanowi to, kiedy skłamią nawet w głupiej rzeczy, ale ty w to uwierzysz. Nie zawsze to są drobne kłamstwa. Czasami to są kłamstwa wielkiego kalibru, za którymi może się kryć na przykład podwójne życie, druga żona, drugi mąż, jakieś dzieci na boku, nie wiadomo skąd się biorące i wyskakujące w najmniej oczekiwanym momencie. I te osoby naprawdę czerpią satysfakcję z tego, że mogą nas nabierać. Punkt numer 23.
Jeżeli manipulator nosi ze sobą wszędzie telefon albo ma ich kilka i tłumaczy się tym, że ma na przykład swój biznes i musi pod prysznicem, w toalecie, pod poduszką trzymać swoje telefony, żeby zawsze móc odebrać i zawsze mieć do nich dostęp. Szanse dość wysokie są na to, że ta osoba po prostu nie chce, żebyś zobaczył na przykład, że dzwoni do nich jakaś osoba, o której mówią, że już nie mają z nią kontaktu, czyli chronią się przed tym, żeby ich kłamstwa nie wyszły na jaw po prostu. Punkt numer 24. Manipulatorzy lubią prowokować Ciebie jakimś szczególnie bolesnym i krzywdzącym komentarzem albo zachowaniem na temat na przykład tego Twoich wrażliwych punktów, czyli nawet na przykład wagi. Jeżeli będą atakować Twoją wagę i Ty zaczniesz się bronić, wtedy oskarżą Cię o agresję, o bycie niezrównoważonym, o to, że nie masz poczucia humoru. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z żadnym poczuciem humoru. Co gorsze, potrafią to robić wśród ludzi innych i kiedy Ty rzeczywiście zaczynasz się bronić i wybuchasz, bo już nie jesteś w stanie wytrzymać, wychodzisz na furiata, a oni wychodzą na zrównoważone, spokojne osoby i w ten sposób powoli niszczą poczucie Twojej własnej wartości i Twoją reputację za jednym razem. Punkt numer 25. Jeżeli manipulator nie będzie mógł wpływać na Ciebie bezpośrednio, będzie chciał wpływać na osoby, które są w Twoim otoczeniu. Może Cię oczerniać w ich oczach, opowiadać kłamstwa, albo mówić, że robiłeś mu to, co on tak naprawdę robił Tobie. I może nawet mówić innym, że to Ty nim manipulowałeś. I w ten sposób nadal niszczy Ci życie. Nadal niszczy Ci życie, chociaż nie robi tego bezpośrednio. Punkt numer 26. Większość manipulatorów nie ma przyjaciół ani ludzi, którzy byliby w stanie znieść ich zachowanie dłużej niż 2-3 lata. Więc jeżeli ktoś wymienia grupę bliskich znajomych co 2-3 lata, to jest duży sygnał ostrzegawczy. Punkt numer 27. Manipulator nigdy nie przeprasza albo przeprasza i tydzień później robi dokładnie to samo. I to naprawdę pokazuje, że ci ludzie mają swój plan, realizują go bez względu na to, czy Tobie się podoba to, czy nie. I tak będzie. Manipulator nie będzie słuchał Twoich wywodów na ten temat, albo wysłucha, ale i tak zrobi swoje. Punkt numer 28. Podwójne standardy. Manipulator może robić wszystko, ale Ty musisz zachowywać się zawsze fair i Tobie nie wolno tego samego. On jedzie na wakacje z przyjaciółką, Ty nie możesz jechać na wakacje z przyjacielem. Pomijam fakt, że w ogóle to jest jakiś chory pomysł i raczej normalnie ludzie nie robią takich rzeczy, ale głównie chodzi o to, że manipulator postrzega siebie jako osobę uprawnioną do robienia tego, na co ma ochotę, niezależnie od Twoich oczekiwań, a Ciebie jako osobę, która jest zobowiązana do zachowań fair. Więc tutaj nie ma równowagi między Wami. Manipulator jest zawsze wyżej, a Ty jesteś zawsze niżej pod tym względem. Numer 29. Po zranieniu Cię i przeproszeniu oczekuję, że 5 sekund później będzie już wszystko w porządku, niezależnie od tego, co zrobił. Czy Cię zdradził, czy Cię wyzywał. Oczekuję, że wszystko wróci do normy bardzo szybko i nie uznaję Twojego prawa do jakiegoś ochłonięcia, do powrotu do swojego normalnego stanu po tym, jak wyrządził Ci krzywdę. Więc to też jest naprawdę bardzo silny znak ostrzegawczy. Numer 30. Manipulatorzy potrafią wpaść w gniew z naprawdę idiotycznego powodu. Z powodu nieumytej szklanki albo talerza położonego nie tam, gdzie trzeba. I to zachowanie w stylu, bo zupa była za słona, służy temu, żeby ofiara bała się robić nawet najprostsze czynności i obawiała się gniewu manipulatora. Wszystko, żeby uzyskać po prostu możliwie największą kontrolę nad drugim człowiekiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo okrutne zachowanie. Okej, to jest 30 punktów, o których chciałam Cię powiedzieć. I można się zastanawiać, po co manipulator robi to wszystko. I jedyna odpowiedź, jaka przychodzi mi na myśl, to jest to, że robi to dlatego, że może. I myślę, że te 30 technik, o których dzisiaj mówiłam, mam nadzieję, pomoże mu to uniemożliwić i pomoże bronić się przed nim, zorientować się szybko, o co w tym wszystkim chodzi, na co zwrócić uwagę i co jest celem określonych zachowań. Chcę też powiedzieć o 3 sposobach chronienia się przed tymi wszystkimi zachowaniami. Czasem to jest naprawdę trudne, dlatego że manipulatorzy mają różny zestaw technik manipulacyjnych i każdy ma tak naprawdę swój. I pierwszym filtrem, jak dla mnie, powinno być to, żeby zachować zwyczajnie czujność na ślady manipulacji, o których dzisiaj mówiłam, i obserwowanie swoich własnych uczuć i wierzenie im, bo to jest najważniejsze. Jeżeli coś Ci nie gra, wierz temu, że rzeczywiście coś nie gra.
I jeszcze jedna rzecz, to znaczy kontroluj tempo rozwoju relacji. Nie pozwalaj sobie na mówienie czegoś, czego nie czujesz. Dlatego, że ktoś ci powiedział, że cię kocha, nie mów mu, że go kochasz, jeżeli tego nie czujesz. Dlatego, że dla manipulatora powiedzenie z twojej strony czegoś takiego równa się praktycznie 100% kontroli nad tobą. Dobra, 3 sposoby unikania manipulacji, czy też bronienia się przed nią. Pierwszy to wiedza, czyli uświadomienie sobie, że naprawdę istnieją ludzie, którzy mogą chcieć cię skrzywdzić tylko dla samego skrzywdzenia albo po to, żeby coś od ciebie uzyskać. I wiedza też na temat technik, jakie stosują do tego, żeby od ciebie coś uzyskać. Czasami pozornie niewinne zachowania są naprawdę obliczone na dużą, dużą krzywdę. Bez wiedzy jesteśmy właściwie bezbronni, bo normalnemu człowiekowi bardzo ciężko wyobrazić sobie, że ktoś, kto jest mu bliski, będzie jego największym wrogiem i będzie chciał go skrzywdzić. Warto pamiętać też o tym, że im dłużej zostajemy w związku z manipulatorem, tym trudniej jest się z tego związku wyrwać. I jeżeli już się zorientujemy, to warto zastosować drugi sposób, czyli zupełnie wymazać manipulatora z naszego życia i wyznaczyć silne granice, żeby uniemożliwić mu powrót albo żeby ochronić się przed kolejną manipulacją. Po prostu eject, bez możliwości powrotu, bez możliwości przywracania, niezależnie od tego, co zrobi manipulator, jak się będzie starał i jak będzie kombinował, żeby nas wciągnąć z powrotem w dynamikę relacji takiej toksycznej. I punkt numer 3, czyli trzeci sposób. Jeżeli z jakiegoś powodu czujesz, że musisz kontaktować się z manipulatorem albo chcesz kontaktować się z manipulatorem, uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale to jest twoja decyzja, postaraj się być niereaktywny, czyli nie reagować emocjonalnie na to, co robi manipulator, ani co mówi manipulator. Żeby nie dawać mu tej pożywki emocjonalnej, żeby on nie czuł, że kontroluje twoje emocje i nie pokazywać mu tego, że może wpływać na twoje emocje i należy jak najszybciej zniknąć z sytuacji. Moim zdaniem najlepszą metodą na chronienie się przed tym jest po prostu zniknięcie z radaru manipulatora, wyznaczenie silnych granic i zrozumienie, jak działa hoovering. To wszystko. Czy każdy, kto używa tych technik, jest niebezpiecznym manipulatorem? Nie. Dlatego, że wszyscy czasem używamy tych technik, żeby postawić na swoim, ale nie robimy tego w tym celu, żeby totalnie zdominować i kontrolować drugą osobę. Robimy to po prostu po to, żeby mieć rację, bo ludzie generalnie lubią mieć rację. I jeżeli zauważysz u swojego partnera kilka tych technik stosowanych regularnie, kiedy rzeczywiście zaczynasz się czuć w jego towarzystwie gorzej, coraz bardziej samotny, smutny, skołowany, niepewny, niezrozumiany albo poniżany, to jest niezawodny sygnał, że partner tobą manipuluje. Czy manipulatorzy się zmieniają? Teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie myślę, że nie jest to możliwe, dlatego że te osoby nie są w stanie spojrzeć krytycznie na to, ani na to, co robią, ani na to, co o sobie myślą. I stają się tak naprawdę gorsi z wiekiem i gorsi z terapią, dlatego że na terapii jedyne, co robią, to uczą się lepszych technik manipulacji. To samo dzieje się, kiedy się starzeją. Po prostu są lepsi. Poza tym, po co mieliby się zmieniać, skoro czerpią ze swojego zachowania same korzyści? Jedna osoba załatwi im pracę, druga osoba pożyczy im pieniądze. Tak sobie te osoby okręcą wokół palca, że wszyscy są na ich zawołanie, więc po co mieliby cokolwiek zmieniać? I warto, żeby wiedzieć też, że dla nich zmiana byłaby równoznaczna z samobójstwem, dlatego że zmiana wymaga przebudowania swojego wizerunku, przebudowania jak gdyby gruntownego tego wizerunku, postrzegania siebie, a jedyne, co oni mają, to właśnie ten wizerunek, więc to by było totalne samobójstwo dla nich. Ich postawa ma też bardzo smutne oblicze, to znaczy nie tylko, że wyciągają wszystko od wszystkich, ale też nie będą nigdy mieli normalnej relacji, normalnego związku opartego na miłości, szacunku, uczuciach, prawdziwych uczuciach. Czy nie będą mieli też przyjaźni? Dlatego, że jedyne, co widzą w drugim człowieku, to magazyn rzeczy, które ten człowiek może im dać, albo magazyn wsparcia emocjonalnego, który ten człowiek może im dać, dzięki grze, jaką prowadzą. Więc to jest naprawdę też przykra część, jeżeli chodzi o tych ludzi. Jeżeli macie ochotę zobaczyć tą dynamikę w życiu, w ruchu, polecam 2 filmy.
Myślę, że oba przez pomyłkę mają w tytule miłość, ale jeżeli to nie jest pomyłka, to mam ciarki na plecach, dlatego że te dwa filmy pokazują, jak działają toksyczne związki. Pierwszy film to Moja miłość, po angielsku tytuł My King, i wydaje mi się to zdecydowanie bardziej adekwatny tytuł do tego filmu. I drugi film, Jak Stella zdobyła miłość. Naprawdę bardzo gorąco polecam te dwa filmy, jeżeli chcecie zrozumieć, jak ta dynamika działa i jak można zostać łatwo wciągniętym w tą dynamikę, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje. Okej, na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz to wideo za ważne i przydatne dla siebie, podziel się nim z przyjacielem. Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi odnośnie manipulacji, albo chcesz się po prostu przywitać, zostaw mi swój komentarz, wejdź na selfmastery.pl, zapisz się do newslettera, a ja co tydzień będę wysyłać Ci swoje darmowe wideo dla Twojego rozwoju osobistego. Do zobaczenia.